Dobrze, nazywam się Łomańska Stanisława, mam 97 lat, przyjechałam z warszawskiego terenu i dlatego przyjechałam, bo nie było tam z czego żyć. Nie było możliwości, nie było warunków do życia, nie ma fabryk, nie było, nie mieliśmy, ja nie miałam gospodarki, żeby z czego żyć. Przyjechaliśmy tu w Wrocławskę, bo tu powiedzieli, że jest dużo fabryk, że tu się można zaczepić i żyć, nie? I mieszkanie jeszcze to było po niemieckie i tak było. Mąż przyjechał, potem ściągnął mnie i żyjemy, i mąż już umarł, a ja żyję dalej. Dzieci się pożeniły, poszły każdy w swoją stronę. Syn pracuje, pracował już na emeryturze, jest w Miedzi. Jeden syn umarł, pracował na kolei w Jaworzynie. Ta córka na gospodarce poszła za męża, Krystyna, za mąż, za rolnika. I tam musiała żyć w Lubelskim. Miała też czworo dzieci. No i ja tu. Sołtys był, który się nazywał Tuszyński, po tym Tuszyńskim Stefecki, po Stefeckim Śliwa, po Śliwie Dziedzic, po Dziedzicu Kuc, po Kucu Mazur. Tyle było sołtysów w Mrowinach. Kolejno. No ale nikt nic nie zrobił, bo co tu było robić? Nikt. To się nazywała ta wieś nie Mrowiny, tylko Konradówka po Niemcach. Konradówka, później przekształconej ulicę porobili i nazwy dali, że to Mrowiny. To było bardzo źle tutaj na wsi. Było źle, bo nie było żadnej władzy. Jeszcze były puste domy, jeszcze były, można było zająć, ale to już było, mieszkanie tylko można było, a takich domów już nie było, wszystko było pozajmowane. Bruk taki, kamienie na tym. Nie można było jechać samochodem, ciężko było. Tam były piękne rzeczy, lustra w ścianach, ozdoby różne na zewnątrz, w środku, w tym pałacu. Kościół taki był ładny, nie miał kto, nie wolno było go budować. Osiak był przewodniczącym gromadzkiej rady i on mówił, że nie dają mu pieniędzy na remont kościoła. I to sprzedał, wziął, nie, te Mrowiny i została taka wieża, tu tylko stoi. A obrazy, ławki, tam to piekarz popalił, takie niektóre rzeczy. Demoralizacja była tego wszystkiego. Między ludźmi to była zgoda. Nikt tutaj wojny żadnej nie prowadził, nic nie robili. To było, to taki zjazd był. Więcej było ze wschodu ludzi jak stąd, bo bardzo dużo było z Ukrainy, Ukraińców najechało tu, to oni cicho byli, bo chcieli gospodarzyć, nie dostali gospodarki i chcieli jakoś żyć. Nie było takich strasznych, nie było tu nic takiego strasznego, tylko zgadzali się, żyli jakoś tam. No i zaczęło się tak, ja dzieci odchowałam, to poszłam do pracy, bo trzeba było sobie emeryturę zarobić, tak? Ale pracowałam najpierw w sklepie w GS-ie, potem mi nie pasowało, poszłam do pracy do ruchu, a ruch miał klub tu w Mrowinach, młodzieżowy tak, książki i prasy. I ja tam poszłam do tego klubu i tam pracowałam 19 lat. Tamśmy urządzali bibliotekę, założył Osiak. Jak tą bibliotekę założył, to Jadwiga Koszeluk pracowała w bibliotece, no i z nią razem biblioteka i klub, razem my byli przez drzwi, organizowaliśmy spotkania, najwięcej, bo tam nie było możliwości innych. Na Świetlicy to przyjeżdżał jakiś zespół na Świetlicę, ale tam do Świetlicy to dalej trzeba było, ja odpowiadałam i nie tylko za kulturę, tylko i za utarg, za wszystko to odpowiadałam. No i tamśmy organizowali z tą Jadwigą Koszeluk takie spotkania. Jak to Krysiu tam się nazywał? Mikulski. Z Mikulskimśmy mieli co on, jaki to film prowadził. No, stawka nie większa niż życie, co on żył, taki wojskowy był, ładny chłop. To przyjeżdżał tu Górski z Wrocławia, pisarz taki.
No, takie ze sławnymi ludźmi my mieli spotkania w tym klubie. Bardzo często. Miałam kronikę, którą prowadziłam, bym pokazała, ale wnuczka się prosiła, daj babcia, daj babcia. I dałam tej wnuczce tę kronikę. I teraz nie mam czym się okazać, tylko mogę powiedzieć. No. I tak się pracowało z tymi ludźmi tutaj. Ja, mąż pracował w porcelanie w Jaworzynie Śląskiej. Potem zachorował, umarł, nie żyje, a ja sama pracowałam w tym klubie, tak jak mówię, tak jak powiedziałam. No i te spotkania my tam prowadzili. No i dożynkiśmy urządzali tylko. Ja przeważnie, schodziliśmy się 10 kobiet i trenowaliśmy takie przyśpiewki. Przyśpiewkiśmy trenowali. Te przyśpiewkiśmy potem na boisku odtwarzali. Jak było współzawodnictwo, ten Imbramowice, Żarów i Jaworzyna, to my takie przyśpiewki zrobili. W Witkowskim po sołectwie, tak? Często portkamy, że Imbramowice dziś wygrają zła. Albo my wygramy, albo oni. Żarów będzie pierwszy, nikt go nie dogoni. A takich zespołów tanecznych, czy tam jakichś, to nie było. Nie było nigdy. Tylkośmy sprowadzali, że przyjechali, zrobili występ, gmina zapłaciła, czy tam ruch jak do klubu, to ruch sprowadził, zapłacił i dalej się rozeszło. No. I dalej my to robili. A poszłam na emeryturę, to się skończyło. Ja nawet w tym, na 1 maja to prowadziłam bufet w Żarowie. Na 1 maja i później na szamotowni to przynieśli. Mieliśmy swoją orkiestrę, ale ten, co grał na harmonii, to umarł. Co na saksofonie też już umarł. I Zbyszek Pietragi, on grał na saksofonie. Na tym, no. A Zyl na bębnie. I bardzo to dobrze wyglądało. Wszystkim się to podobało, no.